Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Gremlinowo. Ja oczywiście nazywam się Pan Gremlin i słuchajcie, nastał wielki dzień. Kilka dni temu Majni na naszym Discordzie zaproponował nam wojny magazynowe. Zresztą piękny mamy tutaj widok. I ta choinka robiona chyba przez Goliana. Zaproponował nam wojny magazynowe. Ja się w event nie angażowałem z tego względu, że chciałem w nim wziąć udział i żeby tutaj jakby gracze mieli dokładnie takie same możliwości, to postanowiłem po prostu, że nie będę brał udziału w przygotowaniach do tego eventu. Event przygotował w całości Majni, ja mu pomagałem. Nie ja, tylko pani Slime oczywiście. Pomogłem mu tylko przy jednym kontenerze. Wiem, że to będzie jako ostatni kontener. W związku z tym, żeby było sprawiedliwie, ja nie będę brał udziału w licytacji tego kontenera, bo wiem, że tam czeka na graczy trochę skarb. No ale dobra, kazał przygotować tiaksy. Ja przygotowałem 35. Żeby nie było, ja oczywiście wszystkich bloków nie wykopałem. Część bloków dostałem od Słowika na ostatnim live'ie w domku moim. Wrzucił mi bodajże 20 staków, więc całkiem sporo. Nie staków, tylko oczywiście bloków, więc całkiem sporo. Więc ja z tego co wiem, event ma się odbyć niedaleko spawna. W związku z tym udam się w tej chwili w kierunku spawna. I co? I widzimy. O, że jest nawet wagonik. I widzimy się na miejscu. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No bo co? To będzie wzorem popularnych programów z internetu, z telewizji chyba amerykańskiej, nawet o tym samym tytule, czyli wojny magazynowe. Czas zacząć! Dobra, jak widzimy, mamy tutaj sporo osób, które będą chciały ze mną rywalizować. Tu jest chyba jakiś regulamin. Wszyscy przeczytali regulamin? Wszystko jest monitorowane. Ja tak. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już tutaj z graczami Gremlinowa, którzy będą brali udział w wojnach magazynowych. Jest sam pan szefu, witam. Słuchajcie, tutaj na ścianie macie regulamin, który musicie sobie przeczytać. Jeżeli ktoś go zacznie nie przestrzegać, no to wtedy automatycznie wylatuje eventu, a magazyn, który zakupił wcześniej, zostaje ponownie dany do licytacji, także nie warto go łamać. Dobra, słuchajcie, ogólnie każdy mamy 18 magazynów oraz 1/19 magazyn sekretny. Słuchajcie, 18 magazynów, których cena będzie rozpoczynała się od 10 diaksów. Ale musicie podbijać tylko o 5. Nie wolno sobie podbić się o 1, o 2, tylko musicie o 5. A można więcej niż 5? Nie, tylko o 5, aby wojna trwała jak najdłużej. Także słuchajcie, podbijać tylko o 5. Jeżeli ktoś podbije o więcej, to nie będzie brane jakby pod uwagę. To jest akurat słabe moim zdaniem, no ale okej. Okay. No moim no też słabe. Żeby było spokojnie, nie panikować. Słuchajcie, każdy zaczyna się od 10 diaksów, a 19 magazyn, o którym wspomniałem, sekretny, rozpoczyna się od 20 diaksów, ale powiem wam, że jest warto. Także nie wydawajcie, jeżeli chcecie inwestować w magazyn 19, nie wydawajcie całych swoich oszczędności na magazyny wcześniejsze. Znaczy ja tylko jedną rzecz powiem, bo ja nie brałem udziału w przygotowaniach, wiem tylko właśnie co jest w tym 19, więc ja automatycznie, żebyście wiedzieli, nie biorę udziału w licytacji tego ostatniego kontenera, no bo po prostu, żeby było uczciwie, wiem co tam jest, bo pomagałem to przygotować. Przy reszcie nie wiem, więc będę... twardo licytował i to są moje i ty. To powiedz. No nie mogę powiedzieć, nie mogę. Wszyscy musicie mieć takie same warunki. Ale dobra, faktycznie warto. Jeszcze jedna uwaga. Każdy magazyn będę mówił od kogo pochodzi. Będzie dużo to najczęściej jakaś osoba... mam? Dużo tych uwag? Tak. Każdy magazyn pochodzi od jednej danej osoby. Najczęściej jakiegoś zawodu. Ja będę wam mówił od kogo ten magazyn pochodzi. Dzięki temu wy będziecie mieli łatwiej wywnioskować, czy z
chcecie brać w nim udział, czy nie i jakie tam mogą być itemki. Dobra, ja otwieraj z kamerze. Ja was teraz wypuszczę. Słuchajcie, prosiłbym, żeby nikt nie otwierał żadnych drzwi na magazynie bez mojej wiedzy. Ja na tutaj końcu... obserwuję. Tak, pani się obserwuje. Na końcu będziecie proszeni do okienka, aby odebrać swoje klucze magazynów, które wylicytowaliście. Także ja was wypuszczam i bardzo proszę, aby każdy z was podbijał ceny na czacie. Ja będę to obserwował i mówił na głos najwyższą cenę. Zapraszam za mną. Biegniemy jako horda. Do pierwszego magazynu. Słuchajcie, pierwszy magazyn pochodzi od rybaka. A cena wywoławcza tego magazynu to 10 diaksów. Czas start. 15 diaksów, tutaj widzę, od 3 osób. 20, 25 od Damiana, 30 nie będę od tego brał, to pewnie jakiś 40 od Kubcia, 50 Damian, 60 Zaczajony Tygrys i 60 Kubcio. 65 dla Damiana, tutaj miało być chyba 70 dla Norksa, 75 dla Pana Gremlina, 90 dla Norksa, Pan Gremlin 100 diaksów. Ej, tam było 120. O kurczę, czekaj, pogubiłem się w tym, dobra, nieważne. Chłopcio 150! Minimalne 5 podbicie, minimalne podbicie 5, ale powyżej to już nieważne, jedziemy dalej. Wiecie, że jest 18 magazynów. Chłopcio. Tak, 115 dla Morfeusza napisał jako ostatni. 150 dla Chłopcia tutaj widzę. 20. 150 było na. Ale Nork dał pierwszy 120. Ale jest 150 na trzecich od Chłopcia. No ale mówię, że powyżej jest 5, to się nie liczy. Słuchaj, co się do ciebie mówi, kościu. 1 500 000! A masz tyle? Bo kolej dostaniesz dopiero jak będzie zapłata. Będę kopał tygodniami. Dobra, czyli 150 dla Chłopcia po raz pierwszy. 175, gdzie pan Gremlin napisał? Nie widzę. Ja napisałem wcześniej. Gremlin. A, 175 dla pana Gremlina po raz pierwszy? Nie, to nie ja, to... Ja nie napisałem 175. No, ale nie róbcie takich sobie żartów. 180 dla, tutaj widzę, kto napisał pierwszy, Norksa. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Sprzedane po raz trzeci za 180 diaksów. Dobrze, 180 już pisze. Kto wygrał? Norks. Dobrze. Dokładnie Norks 206. Także tak, na końcu te magazyny będziecie odbierać. I słuchajcie, jeżeli ktoś automatycznie, jeżeli ktoś przyjdzie odebrać klucz, ale nie będzie miał tyle pieniędzy, ile wylicytował, to niestety magazyn zostanie zalikwidowany. Także nie dość, że odbierze szansę innym, to jeszcze nie dostanie nic w zamian. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy do drugiego magazynu, który jest w tym miejscu. Słuchajcie, ten magazyn pochodzi od... Wycofaj się, proszę. Ten magazyn, słuchajcie, polega... Pochodzi od opiekuna zwierząt zoo. Ten magazyn pochodzi od opiekuna zwierząt zoo i mamy 100 od Morfeusza, 250 słowik. 250 to słowik. Być po raz nie pasuje. Po raz pierwszy. 255 Morfeusz. Po raz pierwszy. Po raz drugi. 300. 260 słowik. Na czacie, proszę. 260 dla słowika, 300 dla pana Gremlina. 300 diamentów pan Gremlin wylicytował. Ktoś da więcej, ktoś da więcej. Pan Gremlin po raz pierwszy. Po raz drugi. 301 nie jest aktualny, także po raz trzeci sprzedane dla pana Gremlina. Zapisane. Proszę sobie zapisać i ilość wie pani diaksów, pani asystentka. Tak, oczywiście. Wszystko zapisuję. Dobrze, słuchajcie. Ile to będzie? Trzeci magazyn pochodzi od ogrodnika. Ten magazyn dostarcza nam pan ogrodnik. 55 dla Morfeusza tutaj widzę. 205 dla Chłopcia. Czy ktoś da więcej? Ktoś da więcej? Chłopcio, nie wiem, czy bierzemy. Chłopcio, nie wiem, czy bierzemy. Ale bieda. Chłopcio. Ale bieda, moi drodzy, ale bieda. Dobra, 205 po raz pierwszy. Nie opłaca się. 205
205 po raz drugi. Zejdź tu, proszę. Zejdź tu, 205 sprzedane. Coś ty zrobił. No i 200 będzie za skrzynię Dirta. Coś ty zrobił. 16 diaksów co masz? Coś ty chcesz zrobić. Zapisane, zapisane. To idziemy dalej. Poczekajcie. Kto kupił? Hubcio. Pan Hubcio kupił. Za... Teraz poczekajcie, bo ja muszę sobie przypomnieć, gdzie to było. Magazyn pochodzi od zwyczajnego obywatela. Czyli taka osoba jak na przykład Norks. Ej, a będzie magazyn od Chińczyka? Bierzemy? Nie wiem. Zobaczymy. Także słuchajcie, 115 dla Emilki. Mamy 130 zaczajony. To 135 dla Norksa, 140 tutaj widzę Morfeusz, 150 zaczajony, 160 zaczajony Tygrys. Dobra, Jolo. 180 Damian. Czy ktoś da więcej? 180, 200 pan Gremlin. 200. Pan Gremlin 200 po raz pierwszy. 205 Damian po raz pierwszy. Uff, uratowali was razem. Boli was coś. 210 Corson, 215 Damian, po raz pierwszy. Mamy 300 XD. Po raz drugi. Nie bierzemy. Po raz trzeci, sprzedane dla Damiana. Dobrze, zapisane. Za 215 diaksów. A tutaj co? Dobrze, idziemy, słuchajcie, w tym magazynie jest spadek po babci. Bierzemy? To jest spadek po babci. Ej, pszczoła umarła. Jak wiecie, cena wywoławcza od 10 diaksów. Mamy tutaj najwyższa cena 150 zaczajony Tygrys. Chłopcie, bierzemy czy nie? 155 jajomaniatę. Pewnie jakieś tam. 160 Morfeusz. Pewnie jakieś kalesony skórzane po babci. Diaksów mi nie brakuje, ale wiesz o co chodzi. O, 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 o. 175 dla Scorsona. Weź, daj 200 i skończona licytacja. No nie, chyba nie. Trochę żałuję, że mam tak mało tych diaksów. 185. Corson po raz pierwszy. Po raz 180 dla jajomaniatę po raz pierwszy. Po raz... O 200 mamy od Hubcia. 205 od jajomaniatę po raz pierwszy. Nie wiesz, nie wiesz. Po raz drugi. I... Po raz drugi i pół sprzedane. No, za późno, niestety. Tak. Dobra, zapisuję. Także magazyn wygrywa jajomaniatę z ceną 205 diamentów. Za 205 diamentów. Jajami o matę, a nie jajaj, tu za coś tam. Jajami o... Aha, przepraszam. Chińczyk. Dobrze, po prostu. Mamy kolejny magazyn. Magazyn z numerem 6. Kogo? I słuchajcie... Powiem wam z panią Slajem szczerze, że nas przy przywozie tego magazynu nie było. Więc muszę stwierdzić, że ten magazyn pochodzi od tajemniczej osoby. Nie wiem kto to był. Chińczyka! Nie wiem co w nim jest, ale myślę, że warto sprawdzić. Mamy tutaj 200 od Morfeusza, 205 z Corson. Bierzemy kupcio MSG szybko. 250 Słowik, 210, 300 Morfeusz. Ej, ale on sam się... 310. 310 Słowik. Nie no. Mamy 310 od Słowika po raz pierwszy. Chyba nie. 315 od Scorsona po raz pierwszy. Po raz drugi. Ty oszuście głupi. Patrzysz. Co to miało być? Co? Podpatrzył. Oszust. Czy oni nie gadają? Ja nic nie zrobiłem. Po raz trzeci sprzedane dla... Corsona z ceną 315 diaksów. Ojej, teraz płacicie później. Później, słuchajcie, później będziecie odbierać klucze w tam przeznaczonym okienku, będziecie płacić i dostawać klucze. Ja się tylko zastanawiam, Majin, na co ty później wydasz te diaksy zarobione na nas kamersko? Oczywiście, słuchajcie, to pójdzie wszystko na piękny posąg postawiony z diamentów na środku naszej pięknej wioski. Jeszcze nie wiem, to będzie czyli to posąg, ale wiesz, będzie to tak. Będzie Majni, właśnie mi zrobiłeś content na YouTube. A kto powiedział, że pięknej? Bo ja to zbuduję, dlatego. To będzie ten, bo każdy już wie, że to będzie pomnik Chińczyka. No dobra, cicho, niech gada, co ma gadać. Ten magazyn pochodzi z Finlandii. Został przewieziony tutaj z Finlandii. Słyszę Finlandia, to od razu człowiekowi się lepiej robi na uszy. 300 diaksów i mamy tutaj 300 diaksów od Morfeusza, 310 od Słowika. 310 Słowik. Czy ktoś da więcej? 320 po raz pierwszy.
Kupcie, ale mieliśmy wszystkie. Odmor 330 od słowika po raz pierwszy. Po raz drugi. Wow. Jak nie, 335 nie. Morfeusz. 335 Diaksus Morfeusz. 340 słowik. Coś na więcej. 345 mam od Morfeusza. Bardzo dobrze. 345 po raz drugi. I po raz trzeci sprzedane. Dobra. Za 345 diamentów dla Morfeusza. A więc przechodzimy dalej. Ten magazyn jest z branży, którą niektórzy może znają bardzo dobrze, niektórzy może mniej. Aczkolwiek pochodzi od youtubera. Dostarczył nam pewien youtuber ten magazyn. Także oj, te wysokie ceny widzę. 155 dla zaczajonego tygrysa, 200 dla Norksa, 200 dla Norksa, 220 dla zaczajonego tygrysa, 250, 300. Mamy też 300. 300 dla Norksa po raz pierwszy. 300 dla Norksa po raz 310 zaczajony tygrys. Przebija tutaj widzę wojna niesamowita. Zaczajony tygrys po raz 330 dla Norksa, słuchajcie. Po raz pierwszy, po raz drugi i sprzedane po raz trzeci dla Norksa za 330 diamentów. No nieźle. No, ale czekaj, Jajoma zapisał 335. Za późno. A. Za późno. Ja to widziałem, tak. Skarbniku ty. Już było po liczniku, ja też obserwuję. Dobra. Słuchajcie. Ten magazyn, nie wiem czy wierzycie w takie rzeczy, ale słuchajcie, to jest naprawdę. Ten magazyn dostarczy nam władca mórz. Władca naszego morza, tego miasta, ja usłyszałem władca muszli. Nie, mórz. Nie mamy. Takiej wody, dużego jeziora. Mamy tutaj, jak widzę, 400 diaksów od Skorsona. 400 diaksów z Korson. Trzymamy na ostatni. Po raz pierwszy. Ten duży Chińczyk wszystko dawał. Co tu po raz drugi. No i ksytaju kopał. I sprzedany dla Skorsona po raz trzeci magazyn od władcy mórz. Chińczyk na X-Tail pewnie latał. Korson, zapisane. Dobrze, przechodzimy dalej. Dobra, ale będziesz musiał jak sobie dać dwie rzeczy? Co? Nic. To nie. Słuchajcie, ten magazyn pochodzi od wojownika. Jak wiecie, walczył dzielnie za nasze gremlinowo w dawnych czasach, jeżeli ktoś interesuje się historią. I co teraz? Więc tutaj właśnie no daję 320. Przekazane. 320 Morfeusz tutaj widzę, dał. Po raz pierwszy dla Morfeusza 320 diaksów. 320 po raz drugi. Czy ktoś przebije tą cenę? 320 po raz 325 pan Gremlin. W ostatniej chwili. Rzucił się więcej, no. Morfeusz na pana Gremlina tutaj, ale pan Gremlin po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci sprzedane za 325 dla pana Gremlina. Pozdrawiam z tego. Myślałem, że aż tak. Kto mi tak tutaj grozi? Ja mam pytanie. Gremlin, nie zdziw się, jak będziesz miał jutro Disa na kanale. Jak zobaczysz, nie da kanał Disa. Kurczę, łobuzie. Nie daje zniszek. Słuchajcie, mamy tutaj magazyn z numerem 11. I ten magazyn pochodzi od człowieka, który był tutaj nam podłączać prąd na całej tej powierzchni magazynowej. I stwierdził, że też da jakieś itemki na wojny magazynowe, także ten magazyn pochodzi od elektryka. Mamy tutaj, widzę, 200 diamentów dla Hubcio. 200 Hubcio, 230 zaczajony tygrys. No, co? Bo specjalnie zabrałem. Wiesz co, bo Meg jest taki, bo ty chciałeś za 300 diaksów, co nie? Ściana. To my może zrobimy taki, słuchaj, że... Bo prawda jest taka, że ja nie mam tyle diaksów. Więc może zrobimy taki deal. Ja będę miał przy sobie jeszcze tam 15 diaksów, tak? Kto sobie weźmiesz go? Ja mam 20 diaksów zostawione, mogę ci dać. Nie, chodzi o to, że ty wybierzesz jeden z itemów stąd i mi po prostu przekażesz i tak naprawdę ten kontener przejdzie dla ciebie. Ja zapłacę 15 diaksów, a ty zapłacisz i coś zobaczymy, co mi dasz, dobra? Okej, dobra, spoko. No to deal, piąteczka. Piąteczka. Za 300 diamentów zdobywa magazyn numer 12.
zapisane. Dzięki za miód. Okej, ominęło nas. Dlaczego one tygry? Pijemy! Nasze zdrowie. Czemu ten kontener w ogóle tu wisi? Co to jest? No nie widzisz, że to na dźwigu wisi. Widzę. Słuchajcie, a jeszcze magazyn nie z numerem 13 to pechowe. Należy, o nie wiem, należy do wojska. Wojsko podarowało nam ten magazyn. No i rzeczy w nim zawarte, jak wiecie. Także zaczynamy od 315 dla Emilki jestem. Emilka tutaj przebijacz 120 dla Jajomiomate, przepraszam, 320. Ja to się mylę. Jak jest 320? 120, pardon. Majni nad tobą. Już mi się te liczby mylą. Majni nad tobą. AND Pro. Kupcie, patrz, ten jest. Także 120 dla Jajomiomate po raz pierwszy. I to 16. Po raz drugi. I po raz trzeci sprzedane dla za 120 diamentów. Proszę ładnie. Ja jestem ciekaw, ile ty. Magazynu. I kto? Proszę zejść z tego magazynu. Jajomiomate. Jajomiomate. Takie trzy słowa. Jak? Omate. Omate. Omatejko. Mamy mały. Dobra, parku. Nieważne. Słuchajcie. Proszę zejść z tego magazynu, bo zostanie pan wykluczony z dalszych obrad. Proszę zejść. Dziękuję. Słuchajcie, proszę odejść z tego drzwi, proszę nie niszczyć. Magazyn numer 14. Słuchajcie, przypłynął z daleka dla nas, ponieważ ten magazyn podarowała moja ciotka z Ameryki. Także mogą tam być w nim zawarte niezłe rzeczy. Tak, ciotka z Ameryki, a biedak zaczynamy na polskim YouTubie nawet nie ma sprzętu do nagrywania. Cicho, 150 dla Hubcio. 150 dla Hubcio po raz pierwszy. 150 Skarne. Diamentów dla Hubcio po raz drugi. I 150 diamentów dla Hubcio po raz trzeci. Brawo! Wygrałeś McDonalda! Za 150? Tak, bon do KFC na pewno. KFC jest dobre. Magazyn 15. W magazynie umieściła swoje rzeczy osoba, która również pomagała nam budować całe to pomieszczenie. Wylewała beton i te sprawy, także tutaj będzie. Ten magazyn podarował nam budowlaniec. Budowlaniec, zaczynamy od 120 diaksów, widzę Emilka tutaj. To jest odbiór kluczy. Tutaj zaproponowała 120 diaksów. Proszę tam nie zaglądać. Gdzie? 120 diaksów dla Emilki po raz pierwszy. 120 diaksów po raz drugi dla Emilki. I 130 dla Norka, tutaj widzę Nork, 130 po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz trzeci sprzedane dla Norksa za 130 diamentów. Zapisane. Zapisane, bardzo się cieszę. Słuchajcie, mamy kolejny magazyn, magazyn numer 16. Okej. Okay. Taki ładny. Ten magazyn. Slajmowy kolor, w końcu porządny magazyn. Mam nadzieję, że go kupisz. No mam. Nie stać nadzieję, mnie, stary. Dobrze, słuchajcie. Ja już jestem zadłużony na 300 diaksów. Magazyn 16 należy do szalonego naukowca. O kurde. To co on tam wyprawia, no to powiem wam grubo. Także zaczynamy od 150 diaksów dla Hubcio. Zestaw mojego prancera. Dla Jajomiomate. Chyba teraz dobrze powiedziałem. Jajomiomate, Boże. Masz za trudny nick. 160 dla Noxa, 200 dla Słowika. Słowik tutaj podarował 200. No nieźle. Proszę zejść z tych kontenerów. Panu powiedziałem. 205 tutaj dla Jajomiomate. 210 Słowik. Chodź. 210 Słowik po raz pierwszy. Pani Stan, proszę tam przypilnować swojego mężczyznę, bo tutaj widzę, że coś kombinuje. 210 po raz drugi. I 210 proszę po raz trzeci. Sprzedane dla Słowika. Słowik. Proszę zapisać tam sobie ładnie. Słowik! 210. Zabrał kwiaty, otóż które tutaj. Słuchajcie. No jak wiecie, magazyny na ziemi, które zostały ułożone już wcześniej, zostały sprzedane. Myślę, że każdy z was odbierze do niego klucze, tak mam nadzieję. Teraz przyszedł czas na magazyn 17, który jest aktualnie, jak widzicie, podnoszony przez dźwig, ale poprosiłem tutaj pana kierownika, żeby na chwilkę przystopować dźwig.
żebyście mogli sobie ten magazyn wylicytować, żeby nic nikomu się nie stało. Także tak, słuchajcie, no ten magazyn podobno przysłał jakiś biedak. Nie wiem, czy to prawda, czy tak jest tylko napisane w papierach, ale jakiś biedak go przysłał, także 120 diamentów od... Pachnie ryzykiem. Też bezdomny daje samochody, na pewno. Dla Noroxa 120 diamentów po raz pierwszy, 125 dla Jajo Miomate. Jaja Miomate. 125 diamentów po raz pierwszy. 125 diamentów po raz drugi. I 125 dla Jaja Miomate po raz trzeci, czyli sprzedane. Sprzedane dla Jaja Miomate za 125 diamentów. Magazyn numer 17. No, to widzę. Słuchajcie. Proszę się uczyć, bo zaraz będziemy tutaj mutować. Słuchajcie, ostatni magazyn taki rozpoczynający się od 10 diaksów. To jest magazyn numer 18. Od 20 mówiłeś. Nie. Nie. Ten od 10. A który był od 20? 19. 19. A, to 19 jest? Gdzie on jest? Oczywiście, że jest. Słuchajcie. W głowie. Ten magazyn, przypomnij pani Stanie, od kogo pochodzi? To jest od hipstera. Od hipstera, tak. Dał nam pewien hipster. Chica! Także zobaczymy, co tutaj hipster nam przyniósł. Ja też tego nie widziałem. Zaczynamy, czyli 120... Damian, 120 diamentów od Norksa. Daj mnie! Czy Norks, czy ktoś da więcej? Tam. Czy ktoś da więcej? 120 po raz pierwszy. Po raz drugi. I 120 od Norksa po raz trzeci. Także to chyba jeden z najtańszych. 18. Proszę to. Kazała pierwsza na 120. Tak? Gdzie? Tak. Ojejku, przepraszam bardzo. W takim razie Emilka otrzymuje ten magazyn, bo i tak nie wiem. Także Emilka za 120 diamentów. Przepraszam cię, Emilka, naprawdę nie zauważyłem tego. Dobrze, już zmieniam. Dobrze, i teraz słuchajcie, przejdziemy do tajemniczego magazynu numer 19. Ziemią, Pan Gremlinek już nie bierze w tym udziału, także... Ja, tak, ja już go, ja Gremlin, już go ile masz magazynów? Powiedzmy, że jeden. Dwa, jeszcze 10 mam. Ty nie masz. A, przepraszam. Ale zobaczmy, ile odbierze. Słuchajcie, zapraszam za mną. Słuchajcie, ten magazyn jest ukryty za tą ścianą. Ja wam go otworzę, bo to, co tam jest w środku, to... Tylko nie możecie przekraczać tej linii. Jest box, tylko proszę nie przekraczać tej linii i proszę, broń Boże, nie otwierać żadnego shulkeru. Jeżeli otworzycie ktoś shulker, automatycznie... Czekaj, ja tam też przejdę, bo ej, będę... a czy te shulker boxy będą też dla nas? Ciebie. Nie, tylko zawartość. Słuchajcie, ja otwieram magazyn. Jeżeli ktoś otworzy shulkera, wtedy automatycznie wylatuje z licytacji tego magazynu. Nie mówię o magazynach, który wylicytował wcześniej. Morfeusz, możesz to zrobić, tak. Ej. Proszę bardzo, słuchajcie, to co tutaj się dzieje, no to jest, powiem wam... Aż dotąd jest shulkerów. Tak, proszę nie otwierać, broj Boże. I kto obejrzał, to proszę wyjść. Kto jeszcze chce zobaczyć, sobie może wejść teraz na spokojnie. To jeszcze nie był. Nie wiem, co jest po pozostałych, ale mogę gwarantować wam, że to jest naprawdę cenne znalezisko. Ja mogę powiedzieć, skąd to znalezisko jest. Jak wiecie, co jakiś czas różne osoby dostawały bany na serwerze i my ich itemy zbieraliśmy. I to jest właśnie taka zbieranina. A po co? Także... No bo żeby tak. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy, jak wiecie, od 20 diaksów, tym razem, chociaż widzę, że takie ceny tutaj lecą, że to powinno się zaczynać od 100 diaksów. 30, tutaj ktoś dał wcześniej 120... No, 600 słowik! 600 słowik, 600 diamentów. Znaczy, czy ktoś da więcej, czy ktoś się odważy, czy ktoś zaryzykuje dać więcej niż 600 diamentów po raz pierwszy. 600 diamentów po raz drugi. I 600 diamentów. Po raz trzeci sprzedane dla Słowika. Zapisuję. 600 diamentów. Możesz sobie odebrać itemki w późniejszym terminie. Ja tylko przypominam, że zapłaciłem za to 300 diaksów. Ej, ale proszę nie zapytać. Tak, właśnie tego się spodziewałem. Znaczy... O tak, właśnie tego oczekiwałem. Proszę wyjść, zaraz będziemy... Proszę wyjść. Moi drodzy!
Będziemy mieli pandę, będziemy mieli ocelota, muła, też ja jestem czasem mułem, lamę, lisa, papugę, królika i konia. Więc moi drodzy, jak za 300 diaksów wydanych, no myślę, że to było warte swojej ceny, czyli można śmiało dać miniaturkę, że oskamowałem Majniego. Tak. Tutaj ten magazyn kupiłem trochę na współę z Morfeuszem, także ja pozwolę sobie pierw wejść. Sam nie włazić tu. Aha. Okej. Okay. Serio? Gremlin, wyślij mi diamenty, tak jakby co. A jest magazyn jaki? Od kogo? Nie. Wojownika to jest. Wojownika. Wyślij mi diamenty. Co za... 320 diamentów. Co za skam. 320 diamentów ci dałem. Zaufałem ci. Dobra. Widzisz, jak cię uratowałem? Widzisz? Ty chciałeś dać za to 300. Ej. Dobra. Dostaliśmy kompletnie złoty set. Złoty miecz, złoty kilof, złotą siekierę i złotą łopatę. Cieszę się. Brakuje mi jeszcze tylko złotej trumny i mogę iść. To są twoje toki. Zapraszam do magazynu 11. Kto jest właścicielem? Moi drodzy, ja kończę. To jest jeden wielki skam. To jest jeden wielki złodziej. Majni po prostu jesteś skamerem, oszustem. No po prostu, nie wiem, no... O ile w pierwszym magazynie świetnie się bawiłem, świetnie się cieszyłem, bo no nie oszukujmy się. Nie będę musiał latać za tymi zwierzątkami i ich szukać. O tyle kasy. Nie wiem, magazyn wojownika, no co to był za wojownik, no proszę was, no. Skam, jeden wielki skam. A jeżeli chcecie, żebyśmy się zemścili na Majnim za ten skam, zostawcie proszę koniecznie komentarz, łapkę w górę pod filmikiem. No i oczywiście subika, jeżeli jesteście nowi. No cóż, zapraszam na kolejne odcinki z Gremlinowa, bo będzie się działo. No i co, dziękuję wam za dziś, trzymajcie się, cześć!